Siema, witam was w Screwdrivers i w ostatnim filmie zbudowaliśmy taki piękny pojazd. No i jakby to powiedzieć, no, poza filmem grałem trochę w tą grę na trybie kreatywnym, żeby w ogóle ogarnąć, o co chodzi w tej grze dokładnie. I no doszłem do takiego małego wniosku, że różowa strzała to nie jest tak bardzo fajnie zbudowana. No powiedzmy, że to co odwaliłem tutaj to nie jest optymalne. Potrzebuję zrobić duży upgrade temu pojazdowi, bo tak trochę aktualnie jest beznadziejny, więc teraz to zrobię, tak. Dobra. Przerobiłem to auto na napęd na 4 koła, bo szczerze mówiąc, to co miałem przedtem z tyłu auta jest tak samo skuteczne jak to. VMAX mamy dosłownie taki sam, ale mamy napęd na 4 koła. Jeśli chodzi o osiągi, to chyba powinno być podobnie, ale mamy napęd na 4 koła i to się liczy. Ty, jak to teraz leci? Nie no, a to teraz szybkie jest, nie, dobra. Nawet jak trochę poszło z górki, to do 82 ten leci, dobra. Teraz jakby jest lepsze przyspieszenie i bardziej się trzyma drogi, bo ma napęd na 4 koła. A to myślę, że teraz możemy zrobić sobie jakąś następną misję z karierki. W sumie czemu nie? Możemy zrobić derby. Czemu nie? Dostaniemy jakieś coś, to jeśli dobrze pamiętam, to pozwala nam jakby przenosić, nie wiem, moc, tak, nie wiem. Bardzo dokładne wytłumaczenie. Ja jestem super tłumaczem, ja wam mówię. Ja jestem tak dobry w tłumaczeniu rzeczy. Chyba zacznijmy to robić. Zacznijmy, robimy to derby. Nie wiem, na czym ono polega, ale powiem wam szczerze, jak mamy rozwalić to auto, to będzie ciężko, bo moje auto jest trochę... No... Nie jest zbyt bardzo mocne. Dawaj, giń, gnoju, giń. Nie ma, nie pojedziesz. Jestem szybszy, auto ma dużo silników. Giń, gnoju, giń. O, unieruchomiony. Giń, gnoju, giń, o. Dobra. To może być problem. I co? Ej, wygrałem czy nie? Ej, ty, wygrałem, dobra. To było łatwiejsze niż myślałem, nawet go zbytnio nie musiałem rozwalać. Niech to w ogóle na tym deathmatch, na tym w ogóle mogłem ten... No, naprawię sobie auto, więc w ogóle nawet nie muszę się starać w tym. Mogę po prostu naprawiać auto ile chcę, więc... Szczerze mówiąc, powinien zrobić, żeby właśnie nie można było naprawiać aut, wtedy to by było trudniejsze, a tak to jest za łatwe po prostu, to jest za łatwe. Dobra, i dostaliśmy ten gear corner. W ogóle czekajcie. Bo my tutaj mamy... W tych nowych wyparcach mamy takie fajne koła, które się nazywają Wide Carriage Tire. I z tego co rozumiem, jak koło jest większe, to VMAX też jest większy, więc to byśmy mogli kupić sobie, żeby zwiększyć VMAX. Bo czy nas w ogóle stać, żeby kupić cztery takie pary tych kół? A już kupiłem jedno przez przypadek. Dwa. Możemy kupić na razie całe dwa koła. Fajnie. I guess możemy tutaj dać te dwa koła. Czemu nie? I to powinno nam zwiększyć jakoś VMAX, nie? O, te, ej, my prawie stówę tym możemy teraz jechać. Czekajcie, aż muszę sprawdzić. Ej, no teraz mogę praktycznie stówę jechać. Trochę gorzej się skręca. Trochę gorzej się skręca, ale już mogę nawet stówę prawie jechać, więc jest git. Nie no, powinno być git. Za chwilę dokupimy jeszcze dwie pary do przodu tych drewnianych kół i będziemy ten, i będziemy mieli fajne auto. O, więc co mamy za następną misję? Mamy jakiś drift, aha, to są oba takie te. Normalne wyścigi, dobra, to co my chcemy? O, w sumie możemy ten! Tą dużą zębatkę odblokować, wtedy na pewno wtedy będziemy mieli strasznie duży VMAX. Ej, to będzie dobre. To może być bardzo dobre, więc odblokujmy to. To jest... Dzięki temu nam się bardzo VMAX zwiększy, dobra. Oba, dawaj, zaczynaj się. I lecimy, dobra, mam nadzieję... Co ten gościu tak szybko jedzie, dobra. Mamy jakiegoś delikwenta, którym będzie trudno się... Trudno wygrać. Jak on tak szybko... Dobra, ale chyba VMAX ma gorszy. No szkodnie! Kurde.
Wy nic nie widzieliście, ja w ogóle nie zepsułem tego, ja w ogóle nic nie zepsułem. Dobra, jedziemy, jedziemy. Powiem wam, że przez te koła inne z przodu i inne z tyłu, tym autem się beznadziejnie jeździ. O, offroad, offroad. On ma te oponki wyścigowe, więc on powinien mieć słabą przyczepność. Nie! To nie skręca, no! Nie! Jedź do przodu! Do przodu! Nie! Jedź prosto! Nie skręcaj samemu, co to jest? To auto albo nie skręca, albo skręca... Nie, dobra. Z tymi kołami to byłby zły pomysł. Jedziesz. Skręcaj. No nie, skręcaj no, skręcaj. Wierzę w ciebie auto, dasz radę skręcić. A ja mam ręczny, jest ręczny, ja o tym zapomniałem. Dobra, ręczny się może przydać. Nie! Kurwa. Jedź do przodu! No. Jedziesz, chociaż nie mogę być, nie mogę, mogę... Dobra, niech już chociaż drugi będę, już nie muszę być pierwszy. No szkur... Się driftowóz znalazł. O, już trochę opanowałem to auto, O! Bo to auto czasami nie chce w ogóle skręcić. A jak już skręca, to... nie wiem. To traci z tyłu przyczepność. Ciekawe czemu. Nie no kur... Jedziesz. Słyszę jakiś dźwięk silnika za mną. O, o. Dobra, drugie miejsce. Dobra, dostaję... Tak, wygrałem to w ogóle? Dobra, mam Silvera, może być. Przynajmniej dostałem pieniądze i mogę kupić jeszcze z przodu drewniane koła. O, i odblokowałem to piękne koło. Znaczy no, gir, zębatkę. Dobra, w ogóle stać mnie na drugą parę kół i zębatkę? Czekajcie. Dobra, więc usuńmy, już kupiłem, na koła mnie stać, więc szybko je zamontuję. O, pięknie, jak to teraz wygląda? No, teraz będzie się wolniej rozpędzał, ale będzie git. Będzie git, ja wam mówię, ja jestem ekspertem w tej grze. To będzie jechało do przodu. Tak. A co tu jest? A jeszcze możemy kupić tą dużą zębatkę. Tak, i to powinno nam ostro zwiększyć VMAX. I o, i teraz będzie się to auto strasznie rozpędzać wolno, ale będzie miał dobry VMAX. A czy nie, czekaj, bo z przodu są te dwa silniki elektryczne. To te elektryczne silniki z przodu powinny mi robić dobre przyspieszenie, a te silniki z tyłu powinny mi robić dobry VMAX. No, teoretycznie to powinno jechać 159 km na godzinę. Ale boję się, jakie to będzie mieć przyspieszenie. Czekajcie, trzeba to sprawdzić. Czy tym w ogóle teraz da się jeździć? No, rozpędza się wolno. Rozpędza się wolno, ale... ma dobry VMAX, tak jak mówiłem, no. Ale dzięki temu VMAXowi powinienem teraz zdobyć złoto w ten Downhill Adventure, bo tam był potrzebny duży VMAX. Więc spróbujmy zdobyć tutaj złoto teraz. Jedziemy. O kur... Nie, dobra. Potrzebuję zrobić wolniej ten zakręt. To jest taki niefajny spadek. Dobra. I mam zawieszenie do tego beznadziejne. Dobra, jedziesz, jedziesz! Dawaj do przodu! O kurna, nie! Jeszcze raz. Wszystko poszło dobrze, na pewno. Tym razem się uda. Tym razem... nie rozwalę się, tak. To wszystko przez to zawieszenie jest beznadziejne. Hamuj, nie. O, jedziesz, panuj, nie, zerowa przyczepność, nie. Jeszcze raz. Tym razem się musi udać. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale kiedyś się uda. O, dobra. Pełna moc. Hamuj, dawaj.
O, jedziesz, jedziesz, dobra, tu mnie prześcignął. Ale dobra, teraz go powinienem prześcignąć. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. I teraz w prawo. No to w ogóle zerowa przyczepność. Jedziesz, jedziesz. Masz tapet 4x4. O kur... Od kiedy to jest takie długie? Malutka miskalkulacja nastąpiła, ale i tak powinienem to wygrać. O dobra, powiedzcie mi, że jest złoto. O, no i pięknie, dobra. No zrobiłem złoto, nie no, świetnie, świetnie. Dobra, czyli jednak Falmak jest dobry. Maszyna, którą zbudowałem, w miarę działa. Tylko potrzebuje tak bardzo przyczepności. To jest tak, to tak bardzo się nie trzyma drogi. Dobra, ale z tego co widziałem, to nie to. Następnym wyścigu wygram Dirt Wheels Small, które powinny mi dać przyczepność. Więc co, musimy je odblokować, dobra, więc... Robimy ten wyścig. O nie, tu będzie, o nie, to będzie na offroadzie. No to śmiesznie, to auto na offroadzie ma zerową przyczepność. Waj. Jedziesz, jedziesz. Czemu ten sprzęt jest szybszy? Czemu wszyscy są tacy szybszy? Szybcy, no, tak. No tutaj mam moje przyspieszenie mi teraz, no chyba będę, nie wiem czy uda mi się to zrobić, o teraz jestem pierwszy, ale przez to, że mam taki, że to auto się tak wolno rozpędza, to no mi psuje, bo tu jest dużo zakrętów, ale może to uda mi się wygrać, jest szansa, dawaj, nie, dawaj, kur... no nastąpiła mała miskalkulacja, dobra, a nadal to wygramy. Nadal to wygramy, my to wygramy, dobra. O nie, tu są dwa okrążenia, nie. Skręcaj, złomie, skręcaj. Dawaj, dawaj, no nie, no nie, jakiś gościu mi tutaj chce mnie wyprzedzić. Dajcie mi jakąś prostą, szybko. Jak on jest taki szybki? On używa haków, zbanujcie go. To z tego, że to jest gra single player. O nie, kurcz. Znowu była malutka miskalkulacja. Nie, gnoju, wracaj tu, nie wygrasz tego, nie wygrasz tego, nie ma bata, że to wygrasz. Wracaj tu. No nie, on to wygra. Jak on jest taki szybki, ile on ma tam silników, no nie. Dobra. Ale tak odblokowaliśmy części, dobra, mamy chociaż Silvera. Odblokowaliśmy te... Dobra, to powinno być dobra. Te koła powinny być dla nas bardzo dobre. One powinny sprawić, że nasze auto będzie się trzymało drogi. Bo teraz kwestia, czy mnie stać na te nowe opony? Znaczy no koła. Stać mnie, dobra. Potrzebuję je kupić, ostro. O dobra, i teraz my powinien mieć mniejszy V... Nie mam... Mam jeszcze większy VMAX. Co jest? Te koła są większe od tamtych. Dobra. Powiem wam szczerze, że chyba jednak zrezygnuję z tego dużego koła zębatego. Bo jednak musimy trochę podratować ten. Przyspieszenie. Dobra, teraz mamy VMAX 101. No to jest trochę mało, powiem wam szczerze. Możemy dokupić jeszcze jeden silnik. Czekajcie. O, dobra, przymocowałem go. I to powinno sprawić, że to auto będzie miało w miarę dobre przyspieszenie i dobry VMAX jednocześnie. Bo więc spróbujmy zrobić ten poprzedni wyścig na Golda. Dobra, jedziemy. O, cały czas beznadziejnie przyspiesza. Ale, o, przyczepność, mam przyczepność. Nie, no dobra, jest dobrze. Przyczepność do nas wróciła. Wiecie co? Chyba jednak będę musiał coś pokombinować, bo przyspieszenie jest takie beznadziejne, że tym autem się średnio jeździ przez to. O kur... A, jedziesz. O, przyspieszasz strasznie wolno, a tego VMAX-u w ogóle nie udaje mi się go osiągnąć. No ale jest szybsze to auto jest szybsze.
I się trzyma drogi, czyli teraz bardzo dobrze trzyma drogi. Wreszcie mamy przyczepność. O, teraz spróbuję trochę wolniej to zrobić. O kur... O, dobra. Chyba nie rozwaliłem się, tylko trochę przód uszkodziłem. Dobrze jest. No i pięknie. I złoto. Łatwo. Dobra, teraz szybko zobaczę jakby co by się stało, jakbym trochę ten, jednak poszedł z tamtą zębatką słabszą. Dobra. Zrobiłem parę zmian, teraz z przodu i z tyłu jest taka sama moc przekazana na oś, więc no. Teoretycznie powinno się tym lepiej jeździć, jak tam jeśli chodzi o... To jedzie teraz 101 km na godzinę, więc przyspieszenie ma dość duże. No powinno być dobrze, czekajcie, sprawdzę to aż. Jak to teraz przyspiesza? No teraz dobrze przyspiesza, Szybciej nie musimy jechać. Bo i tak na tych torach wyścigowych większej prędkości nie osiągniemy. Więc jeszcze ten wyścig został nam do zrobienia, wymaksowania na złoto, bo ja potrzebuję mieć wszystko zrobione na złoto. Moje ego potrzebuje złota. Więc musimy je zaspokoić. O, no teraz to dobrze przyspiesza. No teraz jest pięknie. No teraz się pięknie tym jeździ. No, czuć moc. Jedziesz. Tylko przydałoby się jakieś bardziej miękkie zawieszenie do tych wyścigów. O nie. Ale cały czas na zakrętach trochę jest czasami kiepsko. No bez problemu, to jak teraz to tak fajnie jedzie. Mamy taką przewagę nad przeciwnikami, no. Pięknie. Jeszcze z tego co widzę, jak wygramy ten wyścig, to... Odblokujemy jakieś, nie wiem, coś związanego z Downforce'em, jakimś Winglet. O! Ale dajesz! Ale drifty, ja to... O, jak widzicie zrobiłem małą redukcję masy wcześniej przodu, więc... O, i teraz zrobiłem małą redukcję masy znowu. Każdy wie, że po co komu 4 koła, jak można mieć 3. Zawsze to mniej auto waży. Dobra. Idziemy. Ten wyścig się nie kończy, gdzie jest meta? Kur... Dobra, no nic nie widzieliście. No i pięknie, i złoto. I odblokowaliśmy to coś, co da nam downforce. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski. Dzięki temu będziemy mieli 20 downforce. Nie mam pojęcia, czy to jest dobrze, czy... Nie mam pojęcia, czy to jest dużo, czy mało. Więc I guess możemy trochę dodać trochę downforce'a do naszego pięknego auta. Gdzie to w ogóle jest? Give me downforce. O tak. Czemu tu jest takie drogie? Dobra. Downforce jest za drogi. Nie potrzebuję czegoś takiego. Czy moje auto jeszcze czegoś potrzebuje w ogóle? Tam. To auto jest perfekcyjne, na spokojnie. Na spokojnie wygrałem następny wyścig, bo teraz będzie ten. Boss. Combustion King. Więc myślę, że jeszcze zrobimy tego Combustion Kinga. Myślę, że zrobimy tak, że co film będziemy robić jednego tego Kinga albo Queena. Będzie Gido. A co on w ogóle ma za auto? Co to za syf? Strasznie przekombinowane auto, co jest? Chyba to lecimy na tego Combustion King. Króla Combustion. Combustion to było coś z silnikiem spalinowym. Nie mam pojęcia, nie znam angielskiego, zostawcie mnie. Dobra, lecimy. O, ma tu lepsze zawieszenie, Scam. Dobra.
Ale wolny, ja pitole, nie no, o czym my gadamy, on jest beznadziejny. Ten gościu jest beznadziejny. Z czym do ludzi? No już widzicie, już ma depresję, ja pitole. Kto nastawiał wy nic nie widzieliście. Mało był taki malutki pit stop, ja nie wiem o co wam chodzi. Boj, nie! Skręcaj! Złomie, masakra. O, gdzie ten typie? Ten kościół w ogóle, gdzie on jest? On chyba jeszcze tam, on dopiero na starcie tam chyba jest. Ja jak myślałem, że będziemy robić bossa, to nie, myślałem, że będzie ciężka. Tutaj jest, to jest scam. To jest łatwe, ta gra jest za łatwa, nie polecam. O kur, tego się nie spodziewałem, o kur. O kur, no. Dobra, żartowałem. Jak takie rzeczy każą mi robić, to będzie ciężko. Czy to auto może się nie rozpadać co 5 sekund? Dobra, jedziemy. Masakra, to zagrożenie jest beznadziejne. Ono jest za bardzo miękkie na zwykłą drogę i za twarde na... na offroad. Aha, no i... jeszcze zabijemy jakiegoś gościa z widowni. Super. Dajcie, to jest złoto, tak? Tak, złoto. Nie no. Ja jestem pro w tą grę, wy mi nie mówcie, jestem taki dobry w tą grę. Jestem taki dobry. Dobra. I odblokowałem jego auto, tak? Co on w ogóle ma? On ma trzy silniki, tylko... To auto jest... Co, z czym do ludzi? To auto jest beznadziejne jego. Ma tylko trzy silniki. I ma strasznie dużo jakichś tych... zębatek, co to w ogóle jest? Strasznie przekombinowane auto, tyle wam powiem. O boj, dobra, to chyba tyle. Już następnego króla to ja zrobię w następnym filmie. No, jest chyba na dzisiaj tyle w sumie. Szybko poszło. Znaczy no, szybko poszło, trochę nagrania mam, ale no. Ale i tak szybko poszło. Jeszcze parę filmów i zrobię. To przejdę całą tą karierę. Dokładnie jeszcze z tego będą, jeśli dobrze pójdzie. Tylko trzy filmy. Ej. Na serio? Myślałem, że z tego będzie więcej filmów. Mniejsza. Ej, co? Ej, czekajcie, u niego mogę odblokować ten lepsze zawieszenie? Jak? Że można jeszcze raz to... Dobra, tego nie rozumiem. W następnym filmie się będę tym męczył, bo już przedłużam, więc dziękuję za oglądanie. I... no. Do następnego. Siema. Yes.